tym odcinku chcę wam pokazać, jak różnić płeć u przepiórek. Teraz aktualnie u przepiórek japońskich, bo wiem, że to czasem bywa problematyczne. Jesteśmy w wolierze, gdzie są papugi. Mam tutaj także te przepiórki. Oddzieliłem sobie tu już dwa samce i dwie samice. A więc u przepiórek w standardowym ubarwieniu, czyli takie jak właśnie widzicie, samiec, na przykład ten, ma tutaj pod główką, na karku można to nazwać, ubarwienie takie brązowe, a na to się mówi taki rdzawy kolor. To jest podstawowy, taki jakby można powiedzieć, jak możemy rozróżnić płeć. Tutaj, tak, tutaj jest samiczka. Ona ma takie bardzo jasne, można powiedzieć, to ubarwienie, takie ten brąz, ale raczej to jest właśnie takie jasne. Kontrastuje to ze samcem. Tu jest jeden samiec, tu jest druga samica, tu jest drugi samiec. Widać właśnie, że jest tutaj różnica kolorów. Tutaj jest akurat teraz po lewej samiec, po prawej samiczka. Widzimy różnicę kolorów. To jest taki, można nazwać, podstawowy sposób, jak rozróżnić płeć u przepiórek. Drugim sposobem jest wydawany okrzyk przez samce. Nie wiem, czy go usłyszymy teraz. Raczej nie, bo są trochę zdenerwowane. Ale to wam zaraz pokażę. Teraz mogliśmy usłyszeć dźwięk wydawany przez przepiórki, przez samce przepiórek. Jesteśmy w kurniku. Jest tutaj ich więcej, tych przepiórek, więc tutaj z łatwością można właśnie to usłyszeć. Tylko musimy przypilnować, która przepiórka właśnie wydaje ten odgłos. Ale jak słyszycie teraz przez ten dźwięk, ten dźwięk wydają tylko samce. Ten biały to też jest samiec, przed chwilą właśnie też krzyczał. Ale także, jak wiemy, są przepiórki o różnych innych kolorach. Tak jak właśnie teraz widzicie. Są to takie żółte, można powiedzieć pomarańczowe ubarwienie. No i tutaj już nam niestety ubarwienie pod główką na karku nie pomoże, ponieważ nie ma tam, nie można rozróżnić płci przez to. Ponieważ są, no, kolory są identyczne u tych przepiórek. Więc jest jeszcze jeden trzeci sposób, który może taki wzbudzać u niektórych, można powiedzieć, niesmak, ale jest to, to jest sposób, który możemy sprawdzić na 100% płeć, nie tak jak przez barwę. Na przykład tutaj mamy czarną przepiórkę, taką czarną z białym. Jak spojrzymy jej przy kuprze, to jest, można zaobserwować samiczka, ponieważ nic tutaj nie ma. A tutaj mamy jasnego samca. I tutaj jak spojrzymy,
przy kuprze ma tak jakby taką, można powiedzieć, kulkę. I gdy lekko ją ściśniemy, wyjdzie nam taka biała substancja. I to jest 100% sposób do sprawdzenia płci przepiórek. Tak jak mówiłem, jest to można tutaj wzbudzać od razu u niektórych. Ale myślę, że dla tych, którzy naprawdę chcą się zajmować przepiórkami, przyzwyczaiłem się do tego. Także ten samiec, który przed chwilą właśnie widzieliśmy, że krzyczał w kurniku, także ma tu taką kulkę, można to nazwać. A teraz przepiórki chińskie. Są tutaj 4. 2 samce, 2 samice. Te dwie jasne. Ta taka brązowa i ta srebrna to są samice. A te dwa czarne to są samce. Tak samo jak u przepiórek japońskich możemy tutaj zaobserwować, lecz też także nie u wszystkich, ale na przykład ten samiec, tak samo jak u przepiórek japońskich, u samców, u przepiórek chińskich, możemy zaobserwować pod główką tutaj taki kołnierzyk, biało-czarny kołnierzyk. Tak samo możemy sprawdzić przez lekkie ściśnięcie kupra. Też powinna taka biała substancja się pojawić. Oraz wszystkie samce przepiórki chińskiej mają takie brązowe albo rdzawe piórka właśnie przy kuprze. Pokażę. Ta srebrna przepiórka tego nie ma. Złota przepiórka ma tylko takie, jak ma normalnie. Jest jeszcze tutaj cały czarny. Jeden samczyk, który nie ma kołnierzyka, jak widzimy, ale ma też właśnie takie brązowo-rdzawe piórka przy kuprze. Oraz trzecim sposobem także znowu jest wydawany okrzyk przez te przepiórki. Ale teraz na pewno, bo są też trochę zdenerwowane i to się zdarza dość rzadko, ale także właśnie wydawają okrzyk. Jest to jakby taki bardziej piskliwy. U moich przepiórek to jest jakby takie 3 pisknięcia o dość wysokim tonie. Powtarzane kilkokrotnie. Tak więc też możemy przez te 3 sposoby sprawdzić płeć u swoich przepiórek. Jak wszystkie się będą zgadzać, to możemy być 100% pewni, że na przykład jest to samiec czy samica. Warto także dodać, że przepiórki przy wydawanym właśnie w swoim okrzyku samce są w pozycji stojącej, są wyprostowane i właśnie wtedy wydają okrzyk, co też jest właśnie można zauważyć po tym, że na przykład za późno się spojrzy na tę przepiórkę, że już wydała ten swój okrzyk, ale można jeszcze zobaczyć, bo ona kilka sekund właśnie stoi tak wyprostowana. Tak więc myślę, że Wam pomogłem. Sprawdźcie to na swoich przepiórkach, jeśli nie byliście pewni.
Tak więc do zobaczenia w następnych filmikach. Jeśli Wam się spodobało, dajcie lajka. Jeśli chcecie jeszcze o coś zapytać, dodajcie komentarz. Oczywiście, kto jeszcze mnie nie subskrybuje, zasubskrybujcie mnie, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmikami. A jeśli macie jakiekolwiek propozycje dotyczące nowych filmików, to bardzo proszę składać je w komentarzach. Wszystkie na pewno przemyślę, zobaczę, czy da się coś nakręcić. Bo chciałbym wiedzieć właśnie, co Wy także oczekujecie. Co chcecie widzieć, czego się dowiedzieć. Tak więc to wszystko w tym odcinku.